Dobrze, słuchajcie, to co, pomóżmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za to spotkanie, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci, że tu możemy być, dziękujemy Ci za ludzi tutaj, Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy, Ojcze, doświadczać Twojej obecności dzisiaj tutaj, Ojcze. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, za wszystkie rozmowy, za relacje. Dziękujemy, że mamy ten wielki przywilej być blisko Ciebie, Duchu Święty. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Więc ja w ogóle fajnie, że ja tutaj mogę być z Agatą i bo ja się bardzo cieszę, jak różne rzeczy powstają. To jest jedna z takich moich takich większych radości, dlatego że jak powstają grupy ludzi, które chcą być razem ze sobą i razem szukać Boga, to jest chyba coś takiego, o co chodzi Bogu od początku. Od początku w ogóle. Więc to jest taka, tak dla mnie taka fajna sprawa. Słuchajcie, ja chciałem Wam dzisiaj taką rzecz powiedzieć. Myślę, że fundamentalną w zasadzie. Chodzi o to, że bardzo łatwo jest przyjmować rzeczy od Boga, ale tylko częściowo. To jest najłatwiejsza rzecz, jaka jest. Jest napisane, że kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych i wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. I tam jest napisane jakby tam, to są jakby dwa elementy. Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych i wyzna ustami swoimi. I ten pierwszy element odnosi się do usprawiedliwienia człowieka. Czyli ktoś uwierzy w to, że Jezus umarł za jego grzechy, w to, że Jezus wstał z martwych, to ten człowiek po śmierci pójdzie do nieba. To jest w ogóle temat zamknięty. Jeżeli w to uwierzysz, uwierzysz, że Bóg nie jest na ciebie zły, że Bóg całą swoją sprawiedliwość zawarł w Jezusie. Jeżeli w to uwierzysz. Wiecie, tendencja na świecie jest taka, że jeżeli już się mówi o Bogu, na świecie w ogóle, to się mówi o Bogu, który oczekuje czegoś od nas. To jakiś Bóg, gdzie my musimy zasłużyć na tego Boga jakoś. Przez to, że jesteśmy dobrzy na przykład, albo że przestrzegamy Jego przykazań. To jest taka tendencja i to jest w każdej religii w ogóle. Bo tu nie chodzi nawet o religię chrześcijaństwa, to w ogóle każda religia jest taka. Przecież z muzułmaninem byś porozmawiał, to samo ci powie muzułmanin. Buddysta ci to samo powie, że to jest... W zasadzie nie istnieje inna forma religii na świecie. Jeżeli już jest mowa o Bogu, to jest to jakiś Bóg, na którego przychylność zasługujemy. Natomiast chrześcijaństwo nie ma z tym nic wspólnego. Ponieważ chrześcijaństwo... No to w zasadzie w ogóle nie jest religia, można tak powiedzieć. No bo chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo, ja nie mówię o szeroko pojętej nazywnictwie, prawda? Tylko prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że my spotkaliśmy się z Bogiem i uwierzyliśmy w to, że właśnie nie musimy zasługiwać na tego Boga. To jest taka fajna rzecz, że spotykasz się z Nim i On Cię informuje w tym pierwszym spotkaniu, że nic od Ciebie nie chce. Nic od Ciebie nie chce. Znana jest taka historia sprzed ponad 100 lat, nawet chyba więcej, że podczas, to były czasy, gdzie jeszcze się handlowało niewolnikami. Był taki człowiek, Europejczyk, który podróżował sobie po świecie i on popłynął do Afryki, bogaty człowiek. I on bardzo chciał zobaczyć targ niewolników. I on poszedł na ten targ niewolników i na tym targu niewolników zobaczył pewną scenę, tam był taki podest i byli tam, stali tam niewolnicy, mężczyźni, kobiety, murzyni.
I był taki zwyczaj, że najbardziej wartościową osobą, najbardziej wartościowym towarem, tak, wisiała włócznia. To wskazywało, że ten murzyn, on jest najbardziej wartościowy, najwięcej wart jest, nie? I w tym wypadku wisiała włócznia na taką młodą dziewczyną, taką nastolatką, bardzo ładną. I nad nią ta włócznia wisiała. I on, ten facet, podszedł, zapytał o ten zwyczaj, oni powiedzieli, co to w ogóle jest. No i on mówi, ale to ile ona kosztuje? No i oni mu tam powiedzieli, ile ona kosztuje. I on mówi, no to ja ją kupię, zapłacę za nią pieniądze. I on zapłacił za nią pieniądze i powiedział do tego handlarza niewolników, tu są pieniądze, ja chcę, żebyś teraz wypisał dokument na nią, uwalniając ją. Kupuje jej wolność. To była normalna procedura, tak można było zrobić, aczkolwiek nikt tak nie robił, bo to był idiotyzm. To jest coś takiego, jakbyś dzisiaj poszedł na giełdę, kupił samochód za 100 tysięcy, na przykład go dał komuś, prawda? To w ogóle, o, się realizują rzeczy. I dał go komuś. Stanie się poproszony, żeby ten obraz zniszczyć. I teraz, oczywiście, więc ten handlarz niewolników wypisał to i dał mu to. Natomiast on odszedł, ten młody człowiek. Odszedł stamtąd, bo on chciał coś zrobić dla tej dziewczyny. Natomiast kiedy ona dostała ten zwój z informacją, że jest wolna, ona się urodziła w niewoli, ona nie wiedziała, co to jest być wolnym. Natomiast ten handlarz mówi, ale jesteś wolna. Ona mówi, ale jak wolna? Masz, mówi, jesteś wolna. Wiecie, to było spełnienie marzenia. Nie wiem, czy ona te marzenia miała w ogóle jeszcze. Wiesz, to było coś takiego, co ją... A ona, ale jak to wolna? No, on mówi, no kupił cię człowiek i cię uwolnił. Jaki człowiek? No tamten człowiek, on odchodzi. I ona, ta murzynka, ona wzięła to do ręki, zaczęła biec za tym człowiekiem. I mówi, panie, wiecie, ona nie rozumiała, co to jest być wolnym człowiekiem. To był szok dla niej. Ona dobiegła do niego i mówi do niego, no jestem. I on mówi, ale, no dobrze, mówi, jesteś, ale co chcesz ode mnie? Czego chcesz ode mnie? No bo twoja jestem. Nie, mówi, ty masz tutaj certyfikat, ty uwolna jesteś, masz dokument na to. Ale ty mnie kupiłeś. Ale ja ciebie nie chcę. Jestem podróżnikiem, ja podróżuję, ja jestem majętnym człowiekiem, ja mam swoje rzeczy, ja mam swoje życie. Ale mnie kupiłeś. No kupiłem cię, bo tam stałaś jako niewolnica. To cię kupiłem, bo mogłem cię kupić. No kupiłem cię w ogóle. Zapłaciłem za niewolność, ci kupiłem. Ale ona mówi, ale to mnie zabierz. Ale mówi, ale ja nie chcę cię zabrać, bo ty jesteś mi niepotrzebna do niczego. Masz to i żyj. Masz życie. Wiecie, to było opisane w kronikach. Wiecie, i dlaczego ja to zapamiętałem w ogóle? Dlaczego mnie to tak dotknęło? Ponieważ to jest typowy obraz Boga w stosunku do człowieka. To jest Chrystus. On nic nie chce od nas. Ludzie mi mówią, czego Bóg chce ode mnie? Nic. Kiedyś ja na przykład miałem teologię, dlaczego Bóg nas stworzył, nie? Dzisiaj już nie mam tej teologii. Ona umarła w ogóle. Kiedyś byłem bardzo dobry w wyjaśnieniu każdej rzeczy. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie ma sensu wyjaśnianie różnych rzeczy. Ja na przykład kiedyś uważałem, że Bóg stworzył człowieka z jakiegoś tam powodu i potrafiłem to opisać. Dzisiaj jestem w takim miejscu, że ja nie wiem, dlaczego Bóg stworzył człowieka. Ja nie ma żadnego racjonalnego powodu dla stworzenia człowieka. W ogóle nie ma. Nie ma racjonalnego. Jedyna w ogóle rzecz, która przychodzi mi do głowy, to dlatego, że Bóg stworzył człowieka dla przyjemności jakiejś swojej. Jakiejś przyjemności, ale po co? Nie wiem. Na pewno nie po to, żeby mu człowiek służył, nie po to, żeby... To nie po to. Ludzie mówią, Bóg stworzył człowieka, żeby go kochać. Ja mówię, nie no, przepraszam, no to jest jakiś absurd. W ogóle nie mówimy o tym samym Bogu. Wiecie, zanim Bóg nas stworzył, to on stworzył cały wszechświat. Miliardy aniołów, w ogóle rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia, on stworzył. Tak? W ogóle to nie jest jakiś Bóg, to jest samotny. Bóg nie jest samotny. Bóg nie miał depresji. Bóg nie miał, nie czuł się odrzucony, teraz sobie stworzę człowieka i będę za tym człowiekiem tam chodził, w ogóle on będzie mi cześć oddawał. Boga nie interesuje to w ogóle.
Więc ja nie wiem, dlaczego Bóg nas stworzył. Natomiast wiem, dlaczego nas odkupił. Odkupił nas właśnie z tej miłości jakiejś przedziwnej. Czyli on schodzi, widzi, że ziemia jest do utylizacji, ludzie są do utylizacji, teraz on schodzi na ziemię, jako Jezus Chrystus, rodzi się z tej Marii, która w ogóle sama nie wie do końca, o co chodzi w tym wszystkim. Z nastoletniej jakiejś tam dziewczyny izraelskiej, on się rodzi, tak? I teraz on potem żyje 33,5 roku na tej ziemi, nie popełnia grzechu, i on umiera na krzyżu jako ten zastępca całej ludzkości. On umiera zamiast nas. I żeby jakby załatwić od strony prawnej wszystko, bo przecież Bóg, bo to też jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, Bóg jest doskonały. Tak samo jak on doskonałą jest miłością, to on jest doskonałym sądem też. To nie jest coś takiego, że Bóg mógł że Bóg raptem zapomniał, że ludzie od niego odeszli. To nie to, że on zapomnieć mógł. Nie mógł. Rozumiecie? On nie mógł zapomnieć. Bóg nie mógł nam odpuścić. On nie mógł. To jest wszechmogący Bóg, ale on nie mógł nam odpuścić. To my możemy odpuścić komuś. Ale my nie jesteśmy doskonali. I wiecie, jak Boga ludzie zawiedli, odeszli od Boga, to Bóg nie mógł tych ludzi sobie tak usprawiedliwić, o tak, o będzie w porządku, no chłopaki, dziewczyny, rozumiem, jest wam smutno z tego powodu, żeście zawiedli. To nie ten Bóg jest. Bóg jest doskonały, czyli zupełny. Jest też zupełnym sądem. Czyli on zupełnie kocha, ale kiedy na przykład od niego odeszli pierwsi ludzie, to on zupełnie, oni weszli pod zupełny sąd. Pod zupełny sąd. I ten Bóg czy chce, jakby to powiedzieć, czy chce, czy nie chce, to jest doskonały. I teraz Bóg w tej doskonałej miłości znajduje sposób, żeby tego człowieka odratować. Schodzi na ziemię jako człowiek, umiera na krzyżu, wstaje z martwych, tak? I znajdujemy ten zapis w liście do Rzymian. Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych, tak? I tutaj, więc widzimy, że żeby pójść do nieba, wystarczy uwierzyć w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych, że Chrystus umarł za nasze grzechy, wstał z martwych, jest w porządku, jest w porządku. Jest ok, idziesz do nieba. Idziesz do nieba, bo zmieniła się twoja natura, twój duch ożył. Powstałeś do nowego życia. Popełniasz błędy różne jeszcze, ale obmywasz się w krwi Jezusa i idziesz dalej. I tak żyjesz. Żyjesz i żyjesz. Ale tam jest drugi człon. I to jest to, o czym ja chcę dzisiaj tutaj powiedzieć wam troszkę więcej. Tam jest, kto wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. I te wyzna ustami swoimi, wiecie, to jest, te wyzna, to jest takie greckie słowo homologeo. Ono jest, to słowo określa zgodność z oryginałem. Od tego słowa homologacja. I tam jest, kto wyzna ustami swoimi, czyli kto uzyska homologację duchową, zbawiony będzie. I co to znaczy? Jaka jest różnica między tym pierwszym członem? No bo mówię, pójdzie człowiek do nieba. Ale co to znaczy, że on pójdzie do nieba? No, czyli będzie zbawiony. Ja mówię tak, ale tylko od grzechu, tak, który blokował go przed niebem. Natomiast ten drugi człon, on dotyczy zbawienia od szeregu rzeczy, które przeszkadzają ci żyć na ziemi szczęśliwie. A więc tak, kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych, pójdzie do nieba. A kto homologeo, czyli kto zrobi certyfikat jakości z tego, że Jezus jest Panem Jego, osiągnie sukces na ziemi. Wiecie, ja spotykam mnóstwo chrześcijan, którzy naprawdę narodzili się z Bożego Ducha. Naprawdę prawdziwych ludzi. Są w kościołach protestanckich, katolickich. Oni się narodzili z Bożego Ducha. Natomiast kiedy przyglądam się na życie tych ludzi, tak, to oni mają marne życie. Słabe życie. Bardzo cienkie mają te życia. Gdybym miał przyjrzeć się ich życiu, to tak, są nieskuteczni. Boją się. Żyją w problemach różnego rodzaju. Chorują. Nie mają pieniędzy. Mają problemy w małżeństwach, w relacjach. Mają różnego rodzaju zaburzenia wewnętrzne. Nie szerzą królestwa. Nie prezentują mocy. Dlaczego tak jest? Czemu ludzie nieba,
czemu ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, żyją dalej w sposób słaby? Ano dlatego, że nie zrobili certyfikatu homologacji. Ano dlatego, że uznali Jezusa jako Zbawiciela, ale nie uznali Go jako Pana. Wiecie, Pan to jest bardzo poważna sprawa. Żeby pójść do nieba, wystarczy, że Jezus będzie Twoim Zbawicielem, czyli Twoją zastępczą ofiarą za grzechy. I idziesz do nieba. Ale słowo Pan, to jest takie fajne greckie słowo użyte na to... Kyrios. Kyrios. I wiecie, co to oznacza? W najgłębszym sensie tego słowa to znaczy tyran. Aleluja. I to jest przeciwne. Jak ja się o tym dowiedziałem, mówię, kurczę. A więc, kto wyzna ustami swoimi, że Jezus jest jego tyranem, zbawiony będzie. Kto wejdzie pod tyranię Jezusa, osiągnie sukces na ziemi. To nam pokazuje Pismo Święte. Ludzie chlapią, Jezus jest moim Panem. I myślą, że będą mieli sukces. Ja nieraz powtarzam, że możesz sobie kupić papugę Arę i nauczyć ją mówić, Jezus jest moim Panem. I dlaczego? I uważasz, że ona osiągnie sukces życiowy? To jest ptak, zwierzę. Tak? Gwarka możesz nauczyć. 600 zł gwarek kosztuje. Gwarka możesz nauczyć. Rozumiesz, o co chodzi? Kupa ludzi chlapie językiem. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. Ja mówię, nie paplaj. Człowieku, tu chodzi o homologację. Te słowo homologeo, ono oznacza zgodzić się, tak, z tyranią Jezusa nad swoim życiem. Zgodzić się z Jezusem jako nadrzędną wartością. Jako nadrzędną wartością. Wiecie, co to jest nadrzędna wartość? Wiecie, prawda zasadniczo jest relatywna. Ludzie mają relatywne podejście do prawdy. Tak jest, ja tak uważam. Ja mówię, ale co mi obchodzi, co ty uważasz w ogóle? Powiedz mi, co to jest w ogóle twoje uważanie? Mówię, masz sukces? Ja zawsze rozpatruję, czy twój pogląd w danej dziedzinie przynosi ci sukces? Ja nie mówię o przetrwaniu, rozumiecie, nie mówię o wegetacji. Wegetować to każdy kretyn potrafi. W ogóle nie potrzeba nam niczego, żeby wegetować. Wegetacja, przeżycie, od punktu do punktu. Przeżyjmy jakoś to życie. Ostatnio się śmiałem, mówię, że są ludzie, to im się życie przydarzyło w ogóle. Wiesz, chodzi mi się, przydarzyło mu się życie raptem w ogóle, wiesz, nie? Tu nie chodzi o to, żeby żyć w tym, że się życie przydarzyło. Jeżeli Jezus jest Twoim Panem, tak? To Ty uznajesz Jezusa jako wartość nadrzędną. Ale co to jest wartość nadrzędna? To znaczy, że bierzesz Jego poglądy, Jego zdanie na każdy temat, Jego przykład życiowy, Jego koncepcje, Jego plany, Jego dążenia, Jego wyobrażenia, Jego marzenia, tak? Jego wartości i uznajesz za nadrzędne. Nadrzędne. Nad czym nadrzędne? Nad Twoimi myślami, nad Twoimi odczuciami. Uznajesz, że to, co On czuje, jest prawdą, a nie to, co Ty czujesz. Uznajesz, że to, co On twierdzi, jest prawdą, a nie to, co Ty twierdzisz. Ludzie mówią, to jest niewola. Ja mówię, oczywiście, że tak. Chciałeś być chrześcijaninem? Trzeba było zostać innym. Na cholerę, że chrześcijaninem chciał zostać. Po to, żeś wierzył, trzeba było Buddzie uwierzyć, czy czymś innym. Siedziałbyś, żarłbyś, ryż wymyślałbyś, proszę Cię, jak ja. Rozumiesz? I byłoby super. Trzeba było muzułmaninem zostać, proszę Ciebie, czy kimś innym. Bo jak już zdecydowałeś się na to, żeby uwierzyć w Niego niezasłużoną ofiarę, tak? To teraz, jeżeli Ty chcesz korzystać z tego dalej, tak? Korzystać z tego. Czyli jeżeli my chcemy realnego praktykowania tego Chrystusa, to my musimy uznać Jego panowanie nad nami. Panowanie. Ja miałem psy różne w życiu, psy. Ja byłem pan, a pies był pies. Taka była między nami różnica. Subtelna różnica. To, że on chodził na smyczy, a nie ja. Ja trzymałem smycz. I to jest ogólnie przyjęta rzecz. Wyobrażacie sobie natomiast inną sytuację, że idzie sobie owczarek na dwóch nogach i prowadzi, proszę ciebie, jakiegoś gościa w dresie. Rozumiesz, na smyczy. Ale powiedział, co to w ogóle za zjawisko? To było nienormalne.
Oczywiście, że nienormalne, bo pies, tak, jest do tego, żeby mieć obrożę i smycz, a pan, żeby trzymać za smycz. I teraz mówimy, Jezus jest moim panem. To gdzie jest moje miejsce? Na smyczy. Ale ludzie nie chcą takiego rozumienia rzeczy. I mówią do mnie, jak to się dzieje, że wy osiągacie sukcesy w życiu? Jak to się dzieje, że wy służbę prowadzicie? Jak to się dzieje, że pootwieraliście tyle kościołów, że docieraliście do mnóstwa ludzi? Jak to się dzieje, że uzdrawiacie chorych, wypędzacie demony, wstrzesacie zmartwych, jesteście szczęśliwi po tylu przejściach życiowych? Jak to się dzieje, że bez zaburzeń żyjecie? Jak to się dzieje? Ja mówię, bo Jezus jest moim Panem. Dlatego tak mam. Bo zrezygnowałem ze swoich poglądów, toków myślowych, wartości, bo mam wywalone na to, jakie jest moje zdanie. Moje zdanie dzisiaj to zdanie Jezusa w tej sprawie. Kiedy zapytasz mnie o moje zdanie w jakiejś kwestii, to teraz to, co usłyszysz ode mnie, tak, to jest przetworzone zdanie Jezusa. Skąd znam to zdanie? Ponieważ postanowiłem dogrzebać się do najgłębszych zakamarków chrystusowych. Kto szuka, ten znajdzie. Kto szuka, ten znajdzie. Ludzie chrześcijan nie szuka i mówią, przyjdzie Pan, Pan mnie dotknie. Ja mówię, człowieku, ludzie w ogóle myślą, że to dotknięcia Pańskie są jakieś, nie? Cieszą się, jak ich Bóg gdzieś dotknie. O, Bóg mnie dotknął. Tu jest coś bardzo dobre. I teraz mam na przykład takie coś do wyboru. Mogę ten chleb sobie zjeść, tak? A mogę też sobie myśleć tak, że jak mi zostanie trochę okruchów, to zjem te okruchy i też mi starczy. Mnie nie starczy. Mając do wyboru okruchy i chleb, wybieram chleb. Rozumiecie? Mając do wyboru jakiekolwiek życie i dobre życie, wybieram dobre życie. Kiedy ogłosiłem Jezusa Panem swojego życia, to nie były jedynie słowa. Ja się wziąłem za pukanie, za grzebanie, za kopanie. I czy są ludzie, co myślą, że żeby wodę uzyskać, to wystarczy wykopać dwumetrowy dół. Wykopiesz i znajdziesz wodę. Wiesz, co znajdziesz? Wodę podskórną. Najczęściej zanieczyszczoną. Bo żeby dokopać się do dobrej wody, to trzeba się przeorać przez różne rzeczy. Trzeba wejść głęboko. Często się poranić. Spędzić na tym dużo czasu, ale ta studnia będzie ci służyć przez lata. Ludzie się boją zwierzchności Boga. Mówią, ja chcę, żeby Pan mnie prowadził, Panie prowadź mnie. Bóg mówi, ja na smyczy tylko prowadzę. Wchodzisz w ten układ? Taki układ mam. Ja jestem Kyrios. Czy w ogóle chcesz? A jak ty mnie będziesz traktował? Aha, się dowiedz, jak ja traktuję swoje dzieci. Wiecie, na czym rzecz polega? Ja się musiałem dogrzebać na przykład do tego, że On jest dobry. Ale dalej jest Panem. To jest dobry Pan. Wiecie, Bóg to nie jest mój kolega. To nie jest mój kumpel. To nie jest ziomek. To nie jest taka konstrukcja w ogóle. To nie jest jakiś w ogóle gostek, z którym jak wiesz, klepię go po plecach, on mnie klepie po plecach i się bujamy razem. Wiesz, co chodzi? To w ogóle jest nie ta konstrukcja. To jest coś takiego, co powstało w umysłach ludzi, szczególnie charyzmatyków, wiecie? Że charyzmatykom się wydaje, że to jest ten Bóg. To taki Bóg jest, nie? Już wyszli z religii, już przestali tam się kręcić koło jakichś religijnych rzeczy, teraz jesteśmy wolni, Pan nas uwolnia. Mówię, wiesz, do czego cię uwolnił Chrystus? Do niewoli w Chrystusie. W ogóle nie ma innej wolności. Ty jesteś uwolniony do bycia niewolnikiem Chrystusowym. Uwolniony do niewoli. My jesteśmy zagatą, jesteśmy dobrowolnymi niewolnikami. Wiecie, w Starym Testamencie jest taki opis, czegoś takiego. Raz na chyba 7 lat, o ile dobrze pamiętam, był rok umorzenia długów. W tym czasie każdy Izraelita miał obowiązek uwolnić od długów swoich dłużników. Był taki nakaz prawny, że przez 7 lat mogłeś ściągać długi, jak ci przez 7 lat nie oddali tych rzeczy, to ty teraz musiałeś to umorzyć. Tak? I teraz tak, nawet jeżeli miałeś niewolnika, tak, to
to ty musiałeś go uwolnić, bo wtedy się sprzedawano w niewolę. Ktoś nie mógł zapłacić kasy, pożyczył kasę, nie mógł zapłacić kasy, to się sprzedawał w niewolę i był niewolnikiem, tak? I póki nie odpracował, to... Ale kiedy przychodził dzień uwolnienia niewolników, to każdy właściciel niewolnika musiał uwolnić niewolnika. Ale bywały sytuacje, że niewolnik, który był niewolnikiem, był tak blisko się zapoznał ze swoim panem, że on go pokochał. Pokochał swojego pana, taki niewolnik. I kiedy przychodził rok uwolnienia niewolników, tak, to taki niewolnik odbierał od swojego pana certyfikat wolności i następnie w obecności całej społeczności, prawda, robił taką rzecz. Brał szydło, kawałek pręcika, podchodził, to jest opisane w Starym Testamencie, podchodził do drzwi mieszkania swojego pana byłego, brał pętliczkę swojego ucha, przebijał ją tym szydłem i wbijał w te drzwi. I w tym momencie on, stojąc w ten sposób, ogłaszał, że od dzisiejszego dnia jestem dobrowolnym niewolnikiem tego człowieka z miłości. I cała wioska to uznawała. Rozumiecie? Bo on go pokochał. Bo on go przez te lata niewoli poznał jako dobrego, jako miłosiernego, jako hojnego. I teraz on zobaczył, że nie ma nikogo lepszego. I teraz o co chodzi? Kiedy ty rodzisz się na nowo z Bożego Ducha, tak? To ty musisz zdecydować, czy ty chcesz być dobrowolnym niewolnikiem Chrystusa. W innym wypadku pożegnaj się z realnym sukcesem. W ogóle... W innym wypadku jedynie pójdziesz do nieba. Jeżeli o to ci tylko chodzi, no to życzę wszystkiego dobrego. Idziesz do nieba. Po prostu nie pójdziesz do piekła. To jest dobra taka wiadomość. Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, że się nie idzie do piekła. Taka dobra nowina. Przyjąłeś Jezusa, halleluja, idź do nieba. Nie pójdziesz do piekła. Nawet jak nam bałaganisz w życiu, to krew Jezusa cię obmyje. Masz orędownika w niebie. Nie będziesz musiał na klęczkach zasuwać, nie będziesz musiał pościć dniami i nocami, nie będziesz musiał robić zadośćuczynień różnych. My kiedyś pojechaliśmy do programu Rozmowy w Toku, do tej Drzyzgi, tutaj zresztą u was w Krakowie. I tam jak zacząłem opowiadać swoje świadectwo i powiedziałem, że zamordowałem człowieka, że zostawił 6 dzieci w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Tam taka jedna kobieta na tej scenie nie wyrobiła nerwowo i abaha, bo ja jeszcze powiedziałem, no i mówię, potem spotkałem Jezusa. I uwierzyłem mu i w ogóle idę dzisiaj do nieba, jestem wolny, nie mam wyrzutów sumienia. Słuchajcie, i on w ogóle, ona się załamała, ta kobieta, zaczęła, mówi, jak pan może? Ja wiecie, bo też ona może sobie myślała, że nie wiem, jakoś huknie. A ja mówię, ale a co pan sobie wyobraża? Mówi, jak to jak mogę? Ponieważ Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Wziął na siebie moje winy. Tak jak ksiądz tam siedział z przodu. Ja mówię, i nie dosyć, że idę do nieba za darmo, tak? To jeszcze teraz siedzę w moim duchu w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem i władam na tej ziemi. Mówię, prawda, proszę księdza? A on mówi, tak. No bo ja prawdę mówiłem, bo ja mu cytowałem list do Efezja. No to może powiedzieć ksiądz, tylko to, że ja mówię prawdę. To jest zgorszenie dla ludzi. Jak to? Wiecie, do nas, jak ja się nawróciłem to i założyłem sobie Facebooka, tak? To w ogóle zaczęły przychodzić, mówię, pan powinien wisieć. Tak jak mówię, ja mówię, ma pan rację. Mówię, ale z przykrością muszę stwierdzić, że nie wiszę i się całkiem dobrze mam. A jak pana życie? Moje jest sukcesem. A jak życie pana? Wiecie, ludzie zbulwersowali się na to. No wiecie, ale to jest to, co ja przyjąłem jako sprawiedliwość Bożą. Idę do nieba. Ty też idziesz do nieba. Jeżeli przyjąłeś Jezusa jako Pana, jako swojego Zbawiciela. Ale o ile Ty nie wejdziesz pod autorytet Chrystusa tutaj na ziemi, nie uznasz Go jako swojego Pana, będziesz obmykał w tym i będziesz nazywał to, że to się nazywa wolność, to Ty się pomylisz. Bo będziesz wegetował w chrześcijaństwie. Wegetacja. Mnie osobiście nie interesuje wegetacja, przepraszam. Ja w ogóle mam coś takiego w swoim życiu, że ja lubię dobre rzeczy. Wiecie? Lubię dobre rzeczy. Jak na przykład stoją dwa siedzenia, jedno miękkie, drugie twarde, usiądę na miękkim. Ja w ogóle
mogę siedzieć na twardym, jeśli ktoś będzie siedział na miękkim. Ja, i gdy będę miał do wyboru, to dam komuś miękkie, a sobie wezmę twarde. Ale jeżeli tylko będę ja sam i dwie rzeczy, miękka i twarda, usiądę na miękkie. Jeśli mogę leżeć, a nie muszę siedzieć, to będę leżał. Jeśli mogę zjeść coś dobrego, to zjem coś dobrego, a nie coś złego. Dlaczego? Bo nie jestem debilem. Rozumiesz? I nie mam w ogóle w swojej głowie mentalności umartwiania się. Dlaczego ja się nie umartwiam? Bo Chrystus się umartwił za mnie. Taki myk się stał 2000 lat temu. Chrystus za mnie. Więc jak już On się umartwił aż do śmierci krzyżowej, to ja się nie będę umartwiał. To ja teraz będę przynosił mojemu Panu chwałę moim czym? Rozwojem. Czym się? Ludzie, ci, nie wiem, ty masz dziecko, kto jeszcze, nie wiem, kto z was ma dziecko, czy nie, dziewczyny, ja nie mam pojęcia. Natomiast wiem jedno, że ja jako ojciec, tak, to ja sobie cenię, wiecie co, jak moje dzieci się rozwijają, a nie jak cierpią. Ja po prostu, jak moje dzieci cierpią z jakiegoś powodu, to w ogóle nie przydaje mi to chwały żadnej. Tak? Mnie kręci rozwój moich dzieci. Czyli jak ja chcę, żeby moje dzieci się rozwijały i zobaczcie, a pamiętajcie, święty Bóg jest w nas i mamy ducha ojcostwa, czy też ducha macierzyństwa. I, czyli jeżeli ciebie kręci rozwój dzieci twoich i to jest dla ciebie stymulujące, to Boga kręci twój rozwój i to jest dla niego stymulujące. To jest bardzo proste. Czyli Bóg chce, nie żebyś się umartwiał w życiu, tylko żeby ci się dobrze działo. A więc ja, mając to objawienie, wybieram rzeczy dobre. Tak? Natomiast jeżeli ja, poznawszy specyfikę duchowości, tak, wiem, że najlepszą rzeczą na świecie jest poddanie się Bogu, czyli uznanie Go za Pana, tak, zupełnego Pana, no to ja to robię. Bo to jest najlepsza rzecz, najlepsza część. Najlepsza część. Najbezpieczniej jest żyć na smyczy u Boga. To najbezpieczniejsze miejsce. Ja wiem, kto trzyma koniec tej smyczy. I wiecie co? Mogę, kurczę, gryźć wszystkich naokoło. Rzucam się na każdego wroga. Wiem, kto stoi na końcu tej smyczy. Mam tą świadomość. I wiecie co w tym wszystkim jest bardzo ważne? Że poczucie bezpieczeństwa rośnie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok w moim życiu. I teraz im bardziej ja się poddaję Bogu, tym bardziej ja jestem szczęśliwy. A więc nasze szczęście tu na ziemi jest uzależnione, jest wprost proporcjonalne do naszego poddawania się Bogu. Nie teoretycznie, bo homologeo, czyli uznanie, wyznanie Jezusa Panem nijak się ma do teorii. Teoretycznie, wiecie, co to jest teoretycznie? Teoretycznie to jest tak, że przychodzi do mnie moja żona i mówi: kocham Cię w ogóle całym sercem, tak? Teoretycznie w ogóle kocham Cię do końca, ale i 6 dni będę spała z Tobą, proszę Ciebie, ale 7 dnia ze Zdziśkiem. Proszę Ciebie, tak praktycznie, ale teoretycznie to Ty jesteś mój jedyny. Od poniedziałku do soboty. Niedziela dla Zdziśka. Rozumiesz? Mógłby być problem. Z akceptowaniem takiego zjawiska. Rozumiecie, o czym mówię? Mógłby być problem. Mogłoby nie być manifestacji szczęścia w tym małżeństwie. Wiecie, kiedy jest manifestacja szczęścia? Kiedy obie strony, tak? Obie strony patrzą na siebie oczko w oczko. Ok? Nosek do noska, brzuszek do brzuszka i patrzą sobie w oczki. Wtedy to jest szczęście. I tak jest z Bogiem. Jeżeli natomiast my oprócz tego szukamy jeszcze jakichś innych rzeczy, jakichś innych panów, nie osiągniemy szczęścia w życiu, nie osiągniemy sukcesu w życiu, nie sięgniemy po Jego rzeczy w 100%. Troszkę sięgniemy. Troszkę. I powiem Wam z doświadczenia, że nic nam nie pomoże bardziej niż osobista deklaracja poddania się Bogu. Nie pomoże nam jakieś doświadczenie. Pojedziemy gdzieś na konferencję, ktoś coś się stanie, jakieś rekolekcje, ktoś na nas ręce położy, dowiemy się czegoś. To jest wszystko jakaś substancja zewnętrzna. Rozumiecie? Substancja zewnętrzna. Ja znam ludzi, którzy byli pouzdrawiani przez nas,
z takich rzeczy, że się w pale nie mieści, tak? Ale w ogóle nie sięgnęli dalej. W ogóle. W ogóle nie sięgnęli dalej. Wzięli coś i poszli. Po prostu. Wzięli uzdrowienie, poszli i poszli dalej w swoje życie. Ja zawsze mówiłem, ludzie, to, że coś się stało w waszym życiu cudownego, to jest jakiś element tej dobroci Boga. Coś was dotknęło, super, coś przeżyłeś. Ale tu nie chodzi o to, żebyś znowu czegoś takiego szukał. Chodzi o to, żebyś się poddał. Poddaj mu się. Uznaj go jako Pana. Nie teoretycznie. Bądź w tym prawdziwy, praktyczny. Po prostu nie bój się, że będzie cię boleć. Niech zaboli. To nic nie szkodzi, że zaboli. W ogóle, kiedy wychodzisz ze starych rzeczy, wchodzisz w nowe rzeczy, tak? To zawsze towarzyszy temu jakiś ból. Wiecie, jak się dziecko rodzi, to dziecko to jest w szoku, jak się rodzi. W szoku. To jest dla niego ból. Było pięknie. Siedział proszę ciebie sobie w brzuchu, 36,6 temperatura. Rozumiesz, ciepły basen, płuc nawet nie musiał używać. Wiesz, pływał, super jest. I teraz on wychodzi na zewnątrz, zimno! Rozumiesz, nie 36,6, tylko 10 stopni jest mniej. W ogóle dym jest taki, awantura, rozumiesz, brzydki lekarz przed nim. W ogóle wie, o co chodzi, masakra. Ogląda matki od zewnątrz, mówi, w ogóle nie tak sobie ciebie wyobrażałem. Rozumiesz, i teraz o co chodzi? Jakiś szok przeżywa, raptem musi zacząć oddychać na przykład. Tak? Jeden wielki szok, ból. Ja byłem przy porodzie na dwojga naszych dzieci, tak? Wiecie, jak się Sara rodziła, patrzyłem jak się rodzi Sara, Sarze wyszła głowa na ten świat, proszę ciebie, Agata krzyczy, biodra jej się rozchodzą, proszę ciebie, i te dwie w ogóle tam aparatki takie były, te położne, proszę ciebie, wyluzowane, mówią do mnie, dały mi takie, są, nie wiem co to było, takie przylepce na ten brzuch, jakieś czujniki, czy co to było. Pan to trzyma w ogóle, trzymam te czujniki w ogóle przy tym, one to tam chodzą, coś tam gadają. Tutaj Sara wychodzi, w ogóle krzyk, lament, proszę ciebie, dym taki podczas tego porodu i Duch Święty tutaj mówi, tylko tak się będziesz modlił od dzisiaj, mówi. Bo wszystko to, co najwspanialsze, rodzi się właśnie w takim bólu. Ale za chwileczkę będzie dziecko, zaraz zobaczysz, co będzie. Zaraz będzie dziecko. Zdrowe, silne dziecko. Urodzi się coś pięknego. Więc ból, w ogóle to nie jest taka tragiczna sprawa. W ogóle ja nie rozumiem, czemu z tym bólem się tak strasznie tutaj buksujemy wszyscy. Przyjście do Jezusa jako Pana może spowodować okresowy ból w różnych dziedzinach. Bo coś stracisz. Ale stracisz coś, co nie było, tak? Jakąś wartością wymierną. Warto jest stracić coś mało wartościowego na rzecz wielkiej wartości. Ja dzisiaj posiadam bardzo wiele różnych wartości, ale musiałem stracić różne rzeczy. Wiecie, Słowo Boże mówi, że ziarno, które wpadnie w ziemię, musi obumrzeć, żeby mogło wydać inne ziarna. Wiecie, chcę wam zostawić taką myśl bardzo ważną, żebyście żeby nikt się nie bał z was totalnego poddania Jezusowi, uznania Go za Pana życia. Nawet żeby cię to nie wiem co kosztowało. Utratę przyjaciół, utratę splendoru, utratę rodziny, a w cholerę z tym wszystkim. Ty rozumiesz o co chodzi? Czy to ważne? Bo rodzina, ja mówię, przestań, Jezus nie był rodzinny. Mówię, człowieku, swojej matki, proszę ciebie, i braci nie wpuścił na spotkanie przebudzeniowe nawet. Chcieli, przyszli, proszę ciebie, Maria mówi, przyszłam, powiedz tam, że jestem. Prawda? Że przyszła, mama przyszła. Tak? Przyszli do niego, mama przyszła. A Jezus mówi, jak to jest matka moja? Ty, szok w trampkę. Co to jest matka moja? Ty. No to nie moja słowa, to Jezusa słowa. Mówi, każdy, kto ufa mojemu ojcu, jest matką moją, braćmi moimi, koniec, nie wpuścił. Nie, nie pogadał z mamą. Przedziwne. Jezus nie był taki rodzinny. Więcej tego wypowiedzi w ogóle całe pod tytułem w ogóle kto by nie miał w nienawiści matki ojca. No człowieku, no co to są za wypowiedzi? Dzisiaj się mówi, proszę ciebie, że rodzina największa wartość i tak dalej. Ale niekoniecznie największa. Się okazuje, że nie jest taka wartość największa. Okazuje, że to jest kłamstwo społeczne. Rozumiecie? Wtryniono nam to do głów. Po prostu. A on się wziął nie ożenił. Przykład, no i co? Syn Boży. W ogóle ja mógł się ożenić normalnie, człowieku. Okej? Rozumiecie, o czym ja mówię? W ogóle okazało się, że nie zaprezentował tych wartości.
o których my dzisiaj mówimy, że one są takie wielkie, te wartości. One są warte, to jest bardzo wiele warte. Ja mam żonę, dzieci, kocham Agatę, kocham dzieci, mamy dom, rodzinę, wszystko, wszystko. Tylko, że wiecie co? To wszystko jest pod panowaniem Jezusa. Pod panowaniem. Ale wiecie, jak Agata nie była jeszcze nawrócona, my żyliśmy ze sobą tyle lat, ja wyszedłem z więzienia jako nawrócony człowiek i mówię do Agaty, mówię, nie będę z tobą spał, mówię, póki się nie pobierzemy, bo to jest grzech. A w ogóle to, że ja się z nią, że ja powiedziałem, że ja z nią pobiorę, to dlatego, że ja w ogóle, jak ja się nawróciłem, siedziałem w więzieniu z tą Biblią, mówię tak, Panie, jak Ty mi nie powiesz, że mam się ożenić z Agatą, to ja się nie ożenię. Już mieliśmy dziecko, tylko zróbmy, co ja teraz zrobiłem. Ja w swoim sercu, ja zawsze mówię, ja się najpierw rozwiodłem, a potem się pobrałem. Rozumiecie? Się najpierw razem się rozwiodłem, przed ślubem się z nią rozwiodłem. Rozwiodłem się z moją obecną żoną, rozwiodłem się w ogóle z moim domem, z moim życiem. Mówię, przywrócę, wezmę plecaczek, rozumiecie o co chodzi? I pójdę. Wiesz, dom, kobieta, z którą mam dziecko, w ogóle wszystko wierzę. Ja mówię, a ja pójdę. Jeśli Ty, mój Panie, nie skierujesz mnie do małżeństwa. I jeszcze ja nie wiedziałem, co to znaczy dokładnie słyszeć Ducha Świętego. Ja dzisiaj to kozacze, bo ja wiem. Bo ja słyszę tego Ducha Świętego. Wtedy nie słyszałem. Wtedy siedziałem przy Biblii i czytałem i czekałem, aż mi coś powie Duch Święty z tej Biblii. I czytam wręcz siebie tak. Kto pojął dziewicę, niech się z nią ożeni. Albo niech zapłaci jej ojcu w złocie. Od razu sobie Romanów wyprosiłem od mojego teścia. Proszę Ciebie, jak mu beceluję, proszę Ciebie, w złocie za Agatę. Mówię, o Boże, kochany. Ja byłem taki, ja wiesz, ja w prosty sposób przyjmowałem rzeczy. Mówię, okej, Boże, to znaczy, że mam, bo dla mnie jasne, mam się pobrać, tak? Dobra, wróciłem, mówię, musimy się pobrać. Inaczej mówię, nie śpię z Tobą, wiesz, wychodzę z więzienia. Po 10 miesiącach w więzieniu, ja jestem normalny facet, tak? Ona mówi, ty idioto, mówi, zauważ, że mamy syna 4-letniego, mieszkamy z sobą tyle lat, tak? Ja mówię, to jest nieważne, mówi ślub. Mówi, nie chciałeś się czynić tyle. I koniec. Posłuchajcie, pobraliśmy się, raz, dwa. Dzisiaj ludzie mówią, ja to muszę długo czekać na pranie. Mówię, 80 zł w urzędzie to kosztuje. U nas zapłaciliśmy 80 zł, proszę Ciebie, za miesiąc się pobraliśmy. Tak? 5 osób było, czy ileś na tym ślubie, koniec. Mówię, załatwiona sprawa, nie? I słuchajcie, a potem po tym ślubie mówię do nich tak, a jak się teraz nie nawrócisz, to się rozwiodę z Tobą. Mówię do tego. Ale chcecie, zrozumcie to. Uznałem Jezusa jako Pana. Wiecie, Agata po tym, jak przyszła do Jezusa, jak składała w jakimś kościele świadectwo, to ona powiedziała mega ważną rzecz. Ona powiedziała, że jedną z tych rzeczy, które spowodowały, że ona w ogóle uwierzyła w to, że ten Bóg jest, że wzięła pod uwagę te rzeczy, to było to, że nie poszedłem z nią nigdy na żaden kompromis. Nigdy. Ci ludzie na kompromisy chodzą, bo rodzina, bo żona ode mnie odejdzie, bo mąż odejdzie. Niech odejdzie, on mnie po śladach wróci. Mówię, kurczę, no co z tego, że odejdzie? To wróci. A jak nie wróci, znaczy, że nie był twój. To proste. Że nie wróci, to znaczy, że nie jest ciebie wart. A prościej nie można chyba. To znaczy, że jest ktoś, kto jest o wiele bardziej wart niż on. I ten ktoś od Boga przyjdzie, i stanie się twoim tym prawdziwym. Bo ten był substytutem chwilowym. Tak? Pomyłka w ogóle nastąpiła. A jak nie, to wróci. Bo się zorientuje, że skarb zostawił. Wiecie. Ale nie. Teraz, kiedy uznajesz Jezusa jako Pana. Jezusa jako Pana w praktyce. To zaczyna to dotykać każdej dziedziny życia. I tego nie można się bać. I chcę wam po prostu tą rzecz zostawić, żeby się nie bali się tego. Ja nie wiem, czym zapłacisz. Za panowanie Jezusa w życiu. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżeli zdecydujesz się na panowanie Jezusa w takiej dziedzinie, w takiej czy w takiej, to stąpi na Ciebie moc tegoż Jezusa do wykonania różnego rodzaju działań, tak? A dwa, osiągniesz sukces. Krótko powiedziawszy, będziesz szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym człowiekiem, nie będziesz patrzył, jaki ten diabeł straszny. Diabeł to jest menda społeczna, to jest nic strasznego. Rozumiesz, to jest jakaś wypadkowa, proszę Ciebie, to się stało raptem. Tak jak wiór, który odpadł, od, kiedy robiło się coś pięknego, jakieś wióry leciały, to diabeł, wiór. Tak? Osiągniesz sukces. Ja zawsze mówię, ludzie, jak głoszę Ewangelię sukcesu. Ewangelia sukcesu, ona opiera się na tym, że mamy globalny sukces.
Po pierwsze idziemy do nieba, a po drugie możemy tu na tej ziemi żyć naprawdę potężnym, zwycięskim życiem. Czyż nie pięknie żyć zwycięskim życiem? Dlaczego, kurczę, mają żyć ludzie ze świata zwycięskim życiem, a nie my? Jesteśmy chrześcijanami, dziećmi Boga. Dziećmi Boga. Kurczę. Jesteśmy nowożytnym Izraelem. Zobaczcie, On nas znalazł, On nas wybrał. Kurczę, nie szukaliśmy Go często. On nas znalazł. Rozumiesz, zapukał do Twojego życia, wyciągnął Cię, nie idziesz do piekła, przecież to jest super, zobacz, w ogóle rozumiesz, jesteś nieśmiertelny. Nieśmiertelny. Idziesz do nieba, jak nawet narozrabiasz, tak pójdziesz do tego nieba, kurczę. Nie jesteś zależny od religii, nie jesteś zależny od systemu, nie jesteś zależny od człowieka. Tak naprawdę w ogóle od nikogo nie jesteś zależny. Tak? Święty Paweł nawet w pewnym momencie mówi, ja sam siebie nawet nie sądzę. Nic nie jest, nikt tutaj nikt nie będzie mnie sądził. Sam siebie nie sądzę nawet. Wiecie, taka, zobaczcie jaka wolność. Więc teraz co robisz? W tej wolności stajesz i mówisz, Jezus, Ty jesteś moim Panem. Poddaję Ci każdą dziedzinę życia. Każdą dziedzinę. Każdą dziedzinę. Mam 45 lat. Ja nigdy się tak dobrze nie czułem fizycznie, jak dzisiaj się czuję. Nigdy nie byłem tak zdrowy, jak dzisiaj. Rozumiecie? Ja z wiekiem staję się coraz zdrowszy. To jest w ogóle jakieś dziwne. Dobrze się czuję. W głowie mi się układa. Naprawdę. Mamy kupę trudnych rzeczy wokoło. To wcale my nie mamy łatwo w życiu. Mamy, mówię, nawet Sara do szkoły nie chodzi. Uczona jest w domu w ogóle. Wiecie, robimy rzeczy, które... Śmieję się ostatnio. Ktoś mnie zapytał w piątek poprzedni, jesteś zmęczony? Ja mówię, jestem zmęczony. Mówię, kiedy się wyśpisz? Ja mówię, w czwartek się wyśpię. Taki plan, że wyśpię się pojutrze dopiero, z środy na czwartek. Więcej się wyśpię. Mamy do tego siłę, mamy możliwości. Dlaczego? Uznaliśmy Jezusa jako Pana. Kochamy się, jesteśmy razem. Żyjemy, funkcjonujemy, służymy razem. Wiecie? To jest to. Naprawdę mamy zwycięskie życie. Niełatwe. Wcale nie mamy łatwego życia. Ale naprawdę mamy zwycięskie życie. Jestem szczęśliwym człowiekiem. To, co robię, ja naprawdę cieszę się z tego, co robię. Ja nie prowadzę kościołów i nie jest to dla mnie trudne. W ogóle nie jest to dla mnie trudne. Kocham ludzi, lubię z nimi być, lubię z nimi siedzieć, lubię przebywać z nimi. W ogóle z człowieka, który nie miał ani krzty miłości w sobie, stałem się człowiekiem, który kocha drugiego człowieka. Jestem w stanie się poświęcać i robię to z radością. Przecież takie rzeczy może tylko zrobić Duch Święty w tobie. Ale dlaczego? Bo uznałem Go jako Pana. Uznałem Go, że to On trzyma koniec smyczy. Proszę Cię, nie flirtuj z taką myślą, że to chodzi o to, żeby tego Jezusika teraz nosić na breloczku. Mówię, nie wstydzę się Jezusa. Za kretyństwo człowieka. Nie wstydzę się Jezusa. Mówię, weź. Naprawdę. Bo chodzą, że czy mogę się o Ciebie pomodlić? Jakie takie bzdety, rozumiesz, różnego rodzaju. Nie? Tu chodzi o osobiste poddanie. Osobiste poddanie. Osobiste poddanie. Wiecie, i nie, jak hodowałem te psy, nie miałem przypadku, żeby te psy mnie nie kochały. Te wszystkie psy mnie kochały. Te wszystkie psy mnie kochały. To było coś niesamowitego. Że mimo, że dla tych psów byłem panem, nie? Ale one wszystkie mnie kochały. Ale pamiętam, jak dzisiaj miałem takiego owczarka i on był szczeniakiem i gdzieś mi zginął. Ja chodziłem za nim, wiecie, ja go chciałem znaleźć. Szukałem go. Deszcz padał, chodziłem w deszczu, szukałem go w ogóle, przyniosłem go do domu. Wiecie, ten pies, kiedy mnie zamknięto do więzienia, już w domu nie mogli go otrzymać, bo mąż go nie dało rady w domu utrzymać, oddano go do schroniska. I ten pies wrócił na piechotę ze schroniska 80 km. On tak kochał, wiecie. On tak kochał, wrócił, wiecie. To są takie zajawki ze świata, które ja pamiętam, ale ja zobaczyłem, że to w ogóle ta relacja między Panem a poddanym, ona wcale nie musi być bolesna. Poddanie się Jezusowi to nie jest coś takiego, że to Cię będzie boleć. Boleć Cię będzie sam moment, kiedy będziesz rezygnował z tegoś starego. Sam moment takiego wyrwania się.
Rozumiesz, trochę Twojej krwi zostanie na tych starych rzeczach, na starych relacjach. Może masz przyjaciół ze świata. Może są to ludzie, z którymi się przyjaźnisz. Kiedy będziesz zrywał te relacje, kiedy będziesz wychodził z tego, kiedy Twojemu przyjacielowi, który do Ciebie powie, słuchaj, może tam pójdziemy gdzieś tam, wiesz, na imprezę, a Ty powiesz, wiesz co, należy do Jezusa. Gdy chcesz, to Cię do kościoła zabiorę ze mną. Chcesz iść na imprezę? Nigdzie tak się nie wytańczysz jak u mnie w kościele. I wszyscy będą trzeźwi. I przez 2,5 godziny mówi, wielbimy Boga, skaczemy na rzęsach, chodzimy, mówi w ogóle, że bez wody, bez towaru żadnego. A możesz go stracić wtedy. Może powiedzieć, wiesz co, kiedyś byłaś fajniejsza, kiedyś byłaś inna, kiedyś byłeś inny, wiesz, nie? Zobacz, ale ja nie jestem inny teraz. Może rodzina Twoja powie, w ogóle weź jakoś, nie bądź taki fanatyczny, tak? Ja wróciłem do domu, wziąłem worek na śmieci, zebrałem wszystkie fajansy, pozciągałem obrazy, wszystkie, które były do kosza, i koniec. Mówię, moja mama, ultrakatoliczka, ona stała, patrzyła na mnie i uważała, że zwariowałem. Teraz byłem u takich ludzi we wsi, wieś zabita dechami, słuchajcie. Chłopak się nawrócił do Jezusa, przyszedł do domu, taka Maria wielka na ścianie wisiała, zabrał, schował worek, wyniósł ten worek. Matka przyszła, gdzie jest Maria? On mówi, nie powiem ci. Oddaj Marię. Matka jeszcze rozmawia z matką, nie? Nie oddam. Mówi, nie będziesz się, mówi, kłaniała obrazowi. Mówi, dawaj Marię! Mówi, nie dostaniesz Marii, wiesz, pierwsza rozmowa, dzisiaj ta matka jest nawrócona. Ojciec nawrócony, cała rodzina. Ja byłem we wsi na spotkaniu w mieszkaniu, proszę Ciebie, 20 osób. We wsi w ogóle 3 domy na krzyż, w ogóle ludzie zjeżdżają. Oni chodzą, głoszą Ewangelię do sąsiadów, wszędzie, wiesz, w ogóle, rozumiecie? Wiesz, że Bóg robi piękne rzeczy. Ale na początku oczywiście mogą Cię uznać za wariata, może krew się lać, ale coś Ci powiem, warto. Warto. Warto uznać Jezusa za Pana w praktyce. Nie bać się tego, kurczę. A niech się leje krew. Ok? On wyleczy Twoje rany. On podniesie Cię i posłuchaj, posadzi Cię na tronie. I będziesz tu rządzić. Rządzić. Wiecie, mam taką znajomą, ona jest w jednym mieście sama. Nie ma tam żadnej wspólnoty. Nie chce być w żadnych religijnych miejscach. Kupiła sobie megafon, tak? Staje na ulicach i głosi Chrystusa. Mówi, zapraszam do mnie do domu. Ktoś chory? Zapraszam. Tu i tu mieszkam. Uzdrowię Cię. Rozumiesz? Sama jedna. Teraz Agata miała objawienie, grała, podeszła do niej, położyła na nią ręce. Dziewczyna padła pod mocą, zaczęła uwalniać do niej proroctwo. Mówi, że Bóg Cię powołał do tego. Rozumiecie? Dziewczyna wszystko położyła na szali, na przykład. Nie trzeba się tego bać. Ludzie rezygnują z bycia w dużych konsorcjach finansowych, rezygnują często z dużych pieniędzy, bo widzą, że tam są jakieś nieprawości. Wychodzą z tego. Często zaczynają balansować w pewnym momencie na granicy ubóstwa. Rozumiecie? To jest trudne. Wiesz, trudne jest, jak masz rodzinę, masz życie i raptem wychodzisz z firmy, bo firma jest krętaczem i wychodzisz i zostajesz, kurczę, na lodzie. Ale Ty wierzysz, że to poddanie Jezusowi doprowadzi Cię do sukcesu. Nie bójcie się tego. Kto wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. I to słowo zbawiony, tam jest greckie słowo sozo. I to słowo sozo oznacza zbawiony, czyli uratowany od wszystkiego. Choroby, niemocy, bólu, nieszczęścia, patologii. Kto uzna Jezusa za swojego Pana, ten osiągnie sukces w każdej dziedzinie życia. Tak mówi Pismo Święte. No ja wierzę temu, ja wiem, że to ludzie napisali, ja wiem, że to inni ludzie złożyli w kanon, ja wiem, że tu jest dużo rzeczy przeinterpretowanych, ja to wszystko wiem. Ale jest to dane nam po to, żebyśmy zrozumieli przynajmniej zarys zjawiska. Bez Jezusa to jest nieczytelne dla nas tak naprawdę. Tak? Jak to moja żona ostatnio powiedziała, bez spotkanka na nic ta czytanka. Nie spotykasz się z Duchem Świętym, możesz to wszystko przewertować i nic z tego nie masz, rozumiesz? Niewiele z tego osiągniesz. Ale to jest prawda tutaj zapisana, że jeżeli uznasz Jezusa za Pana,
I to w każdej dziedzinie. Proszę was, nie skłócajcie tego. Nie myślę, że tu chodzi o to, żeby przyprowadzić kogoś. Powiedz, że Jezus jest Panem, powiedz, powiedz, no powiedz. Tak ludzie do Jezusa ludzi prowadzą słowo honore. Ja się czasami przyglądam, mówię, wariat. Ty on wyznał Jezusa swoim Panem. Ja mówię, przestań, no proszę cię. To nie jest żadna religia, to nie chodzi o to. To chodzi o poddanie. A nie o powiedzenie, Jezus jest moim Panem. O poddanie. Co to jest? To tak jakbyś poszedł przy ołtarzu, śluby złożył wierności małżeńskiej i proszę ciebie i za chwileczkę poszedł do agencji towarzyskiej, wiesz, no kurczę. No, praktyka. Wiecie, i to jest dla każdego z nas. Bo jest napisane, że na tej drodze głupi nie zbłądzi. Sara ma 9 lat, jest narodzona z Bożego Ducha, uznała Jezusa swoim Panem. Ostatnio miała różnego rodzaju problemy związane z tym, że bała się spać. Bała się ciemności. Takie przyszły do niej lęki. Zaczęła bać się ciemności. Wiecie, ja mógłbym różne rzeczy do niej mówić, ale zacząłem z nią sobie rozmawiać i mówię, pogadam z nią o różnych sprawach. Mówię, wiesz, zawsze możesz zapalić światło. Zacząłem tak z nią gadać sobie w nocy. Mówię, tu masz przełączniczek. A ona mówi, tato, to nie chodzi o to, żebym ja zapaliła światło. Ja w ogóle ja doprowadzałem ją do tego miejsca. To chodzi o to, żeby tych myśli nie było w mojej głowie. Ja mówię, wiem, bo rozumiesz, 9-letnie dziecko, nie? Ja mówię, wiem, wiesz, co trzeba zrobić. Mówię, musisz poddać tą rzecz Jezusowi. Bo ja mogę wyrzucić demony na chwilę skądś, ale chcę, żebyś to ty zrobiła. I ona się modliła. I ona siedziała i się modliła. I ona płakała i się modliła. I się modliła. I modliła się. I modliła. Ja oczywiście poszedłem, związałem demoniczne siły. Porobiłem różne rzeczy, tak? I tego dnia spała i już się nie budziła. Wstała rano, mówię jak. Mówię okej. A wieczorem przed tym z Panem mówi, tato mówi, jak to dobrze nie mieć tych myśli. Jak to dobrze być od tego wolny. Czemu? Bo poddała się Panu. Przyszedł Pan. Jezus to nie jest popierdółka. To nie jest boziunia. Rozumiecie? Mnie w dzieciństwie uczyli, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję Bozie za papusiu i proszę Bozie o zdrówko. Tego mnie nauczyli od dziecka. Kuli mi to w głowę człowieku, rozumiesz, łopatami rzucali. Tak? Nie ma Bozi, ja mówię. Rozumiesz? Uczyli mnie, że jest jakaś Bozia, to jest Bozia. Pomodliłeś się do Bozi? A to okazało się, że to nie jest Bozia, to jest Bóg. Żywy Bóg. Tak? Który króluje. Jak ja mu się poddam, to przyjdzie siła do mojego życia. Przyjdzie zdecydowanie do mojego życia. Przyjdzie odwaga. Że ja wstaję dzisiaj rano, ja się nie boję. Nie troskam się, nie martwię się. Przychodzą te rzeczy do mnie, ale nie mają do mnie dostępu. Kurczę. Bóg jest ściśle związany z twoim poddaniem się Jemu. On, który jest wszechmogący, nie może, zobacz, wszechmogący Bóg nie może czegoś. On nie może różnych rzeczy. Nie może przestać Cię kochać. Nie może też wpuścić ludzi do nieba na lewo. Niektórzy myślą, że się do nieba na lewo pójdą, jakąś boczną drogą wpadło tam w życie. Że tam święty Piotr i mu chyli pro Ciebie kawałek furtki, pro Ciebie chodź szybciutko tutaj jakoś tam się załapieć. Nie załapiesz się na nic. Jest jedna droga, na imię ma Jezus. Tylko tą drogą się wchodzi. Żeby osiągnąć sukces tutaj, proszę Was, poddawajcie się. Studiujcie te słowo. Przebywajcie w Jego obecności. Unikajcie rzeczy, które Was będą rozpraszać. Dogrzebujcie się do Jego serca. Przyjdziecie do Boga, powiedz, Jezus, powiedz mi, czego pragniesz. Powiedz mi, o czym marzysz, Jezus. Powiedz mi, jakie Ty masz chcenia, Jezus. Co Ty lubisz robić, Jezus. Powiedz mi, jak to w ogóle jest z Twoim sercem. Ja chcę w ogóle myśleć jak Ty. Ja chcę być jak Ty. Ja nie chcę się rozdrabniać. Ja chcę czuć wszystko jak Ty. Ja chcę jutro jeść śniadanie i wiedzieć, że mam Twój smak. Ja chcę patrzeć na wszystko dookoła Twoim wzrokiem. Ja chcę tych rzeczy. Chcę zgłupieć na Twoim punkcie. Zrób mi to teraz, Jezus. Ja wchodzę w to, Jezus. Rozumiesz? To jest taka modlitwa. To tak działa. I co się zaczyna dziać? Zaczynasz wchodzić krok po kroku. Oczywiście, czy diabeł będzie chciał Ci dawać różne próby? Tak.
Będzie chciał Cię wybić z tego. Będzie mówił, nie, nie, uspokój się, nie bądź taka ortodoksyjna. Proszę Cię, no weź uspokój się, weź. Nie oszale, nie bądź fanatyczką. Tylko fanatycy szerzą Królestwo Boże. Tylko fanatycy. Tylko fanatycy. Będziesz śpiewa taką piosenkę ciekawą. Fanatyk. Fanatycy. Wiecie, że inni nie dadzą rady? Wiecie, że żeby cokolwiek robić, to trzeba być pasjonatem zjawiska? Pasjonatem. Jacy są najlepsi nauczyciele? Pasjonaci. Najlepsi żołnierze? Pasjonaci. Ja byłem, wiecie, w Legii Cudzoziemskiej, widziałem żołnierzy. I widziałem prawdziwych żołnierzy. Wiecie, widziałem Chińczyka, który uciekł z armii chińskiej i na piechotę przyszedł do Francji. Na piechotę. Przedostał się przez wszystkie granice. I przyszedł do Francji. I patrzyłem na niego w ogóle. On trochę znał angielski, więc chłopak mi tłumaczył, bo ja byłem zafascynowany. Mówię, niech on, mówię, o co z nim chodzi. Bo w ogóle, wiecie, podszedłem, zobaczyłem gościa, stała taka rurka metalowa, tak? Takie coś, słupek taki stał. I on tam, i stał taki nieduży człowiek przy tym słupku i kopał w ten słupek nogą. Piszczelem, tak? I tak kopał. Ja mówię, co to jest za gość w ogóle, taki drogi. Na piechotę przyszedł, żołnierz armii chińskiej, uciekł, po prostu przyszedł. On był tak zdeterminowany. Wiecie, ja w swoim życiu zobaczyłem jedną rzecz, że tylko fanatycy są w stanie sięgnąć po sukces. Zobaczcie, wszyscy ludzie, których dzisiaj podziwiamy, wspaniali aktorzy, wynalazcy, ludzie sukcesu, to fanatycy. Fanatycy. Czasami widzicie jakiegoś aktora, wiecie, są dwa rodzaje aktorów. Ci, którzy są super i ci, którzy są podrzędni. Ci podrzędni to nie są fanatycy. Ale są aktorzy, na których patrzysz i wow. Są zespoły, których słuchasz i mówisz, kurczę, jaki to zespół. A są takie zespoły, rozumiesz? Jak one śpiewają, to ja mówię, nie wiem, co one robią. Jest taki kanał Disco Polo. Ja na siłowni u nas puszczają te Disco Polo tam często. Ja słucham tego Disco Polo, bo muszę. Bo to leci po prostu. Bo tam są ludzie, którzy bardzo lubią Disco Polo. I ja słucham tego i mówię, wszystkie mają taki sam rytm. Wszystkie. Mówię, no ci ludzie na pewno nie są dla ciebie jakimiś fanatykami muzyki. Rozumiesz? Bo zasuwają na dwóch chwytach. Ale kiedy są, ale są muzycy, których jak słuchasz, to ci ciarki po prostu przychodzą. Chcę, żebyś był takim człowiekiem. Odnajdź to w sobie. Zobacz tą rzecz, że to warto. I nie bój się, że nie dasz rady. Bo kiedy się zdecydujesz na to, aby Jezus był Panem w Twoim życiu, w każdej dziedzinie, to On da Ci do tego moc. Nie będziesz musiał się spinać. Ja dzisiaj się w ogóle nie spinam. Ja nie mogę robić różnych rzeczy. Wiecie, ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia za sobą i nic więcej nie posiadam. W związku z tym to, co my robimy, to jest absolutnie poza naszymi możliwościami naturalnymi. W kościołach, które prowadzimy, w których pomagamy, większość ludzi są wszystko ludzie lepsi od nas, mądrzejsi, inteligentniejsi, posiadający o wiele, wiele więcej przestrzeni życiowej, potrafiący robić o wiele, wiele więcej. Tak naprawdę żaden z tych ludzi, większość z tych ludzi w ogóle nie ma, my nie mamy nic do powiedzenia na pułapie ludzkim, nic. Nic. W ogóle nie posiadają większą wiedzę, większe umiejętności, rozumiecie, doświadczenie. No to co oni mają nas słuchać? Ale kiedy zdecydowaliśmy, że pójdziemy na maksa, Bóg nam dał moc do tych rzeczy. Kiedyś miałem taki czas, że byłem mentorem pewnej kobiety, która była sędzią sądu okręgowego. I tak siedziałem i doradzałem jej coś, tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, jestem byłym recydywistą z podstawowym wykształceniem i doradzam sędzi sądu okręgowego, jak żyć. W ogóle się mówię, Boże, masz poczucie humoru. Mówię, bo rozumiesz, o co tutaj chodzi? W ogóle, taka myśl mi przyszła, wie. Mówię, to w ogóle za zjawisko jest w moim życiu, wie? Bo rozumiesz, ja się zastanawiam, to socjologicznie, jak to się składa. To tak? No nijak. Przecież ona w jednym palcu ma w ogóle rzeczy, jeżeli chodzi o jakiś poziom intelektualny, no człowieku, no weź. A więc jeśli zdecydujesz, żeby wejść pod panowanie Jezusa w danej dziedzinie, to przyjdzie moc. Nie bój się! On powiedział, ja daję chcenie i wykonanie.
Powiedzmy, no ja chcę niewykonanie. Jak tylko zaczniesz pragnąć, tak, to ja uwolnię moc. Uwolnię moc. Uwolnię moc. I będą rzeczy trudne, ale z każdej z nich wyjdziesz. Zostańcie z tymi rzeczami. Ja bardzo was o to proszę i idźcie w to. I wiecie co? I nie bójcie się robić cięć w swoim życiu. Cięć. Po prostu. W ogóle nie przedłużajcie tak w taki sposób, takich procesów wyjścia z czegoś. Jeszcze czas. Jeszcze mam czas. Jeszcze mam... Z praktyki wiem. Szybkie cięcia są najlepsze. Szybkie cięcia. Szybkie cięcia. Nie tłumaczenie wielogodzinne, rozumiecie? Mam takiego znajomego i on nawrócił się do Jezusa, jego żona nie. Normalna rodzina. Poukładani ludzie. I on jej bardzo długi czas, tej kobiecie, ona w takim, no pracuje w takiej, nie będę tam tłumaczył gdzie, bo to taka państwowa instytucja. Poważne miejsce, tak? Ona bardzo inteligentna osoba, taka twórcza. I on jej cały czas wchodził w kompromisy. W domu. Chciał w taki piękny sposób jakoś do niej dojść, żeby ona Jezusa przyjęła. A ja mu tłumaczyłem, mówiłem, przyjacielu, jest tylko jedna droga do tego, aby człowieka przyprowadzić do Jezusa, który jest członkiem twojej rodziny. Przez przykład. Członków naszych rodzin przyprowadzamy przez przykład do Jezusa, a nie przez głoszenie im ustawicznie. Możesz im głosić, bo to masz im głosić, ale masz im dawać przykład. Ale jaki przykład? Niekoniecznie tylko przykład pod tytułem, że jestem teraz moralny, ale musisz być zdecydowany. I ten chłopak bardzo długo nie był zdecydowany. I po kilku latach przyszedł do niej i powiedział tak, koniec. I to był mniej więcej listopad. Nie? I mówię do niej tak, masz czas do stycznia. Dzisiaj się wyprowadzam z sypialni. Będę mieszkał w drugim pokoju do stycznia. W styczniu, jak nie oddasz życie Jezusowi, to się z tobą rozwiodę. I wyszedł. Oddała życie Jezusowi. Ktoś by powiedział, to jest straszne. Ja mówię, liczy się efekt końcowy. Rozumiesz, o co chodzi? Liczy się efekt końcowy. Wiecie, o co chodzi z sukcesem? Sukces to jest efekt końcowy. Przez 2 miesiące zrobił więcej, ok, niż przez kilka lat. Ja mówię, radykalne cięcie. Nie bój się radykalnych cięć. To w ogóle no, radykalne cięcie. Jak ja wszedłem nawrócony do domu, pobrałem się z Agatą, to ona się ze mną rozwodziła mniej więcej raz w miesiącu. Bo ona miała mnie dość, ja to rozumiem. Ona miała dość takiej rzeczy. Tylko, że wiecie, co było ważne. Ona potem składa i mówi, Artur nie poszedł ze mną na kompromis. I to jej dało do myślenia. I ona potem sama do tego Jezusa przyszła. Sama. To nie było tak, że ja ją przyprowadził. Ona sama przyszła do Jezusa. Ale do jakiego ona przyszła Jezusa? Do Pana. Do Pana, który zmienił jej męża i który doprowadził, że jej mąż nie chodzi na kompromisy. I ona chwyciła się tego Pana i ona dzisiaj jest wojownikiem. Rozumiecie? Jest wojownikiem dzisiaj. I nasze małżeństwo przetrwało, i nasze dzieci są szczęśliwe. I ona jest wojownikiem. I dzisiaj sama jest uwarunkowana proroczo w ogóle i pokazuje ludziom rzeczy, że ludzie otwierają oczy i mówią, wow, jak to? A zawsze tak samo. Jezus jest Twoim Panem. Pomódlmy się. Ojcze, ja dziękuję za te słowa i ja modlę się, aby te słowa dotarły do każdego z nas tutaj, Ojcze. I ja modlę się, aby każdy umysł był otwarty, Ojcze. Ja modlę się, aby te umysły teraz przyjmowały te słowa w całości, żeby nie było, Ojcze, jakiegokolwiek miejsca, które by było niezapełnione tym słowem. Duchu Święty, ja dziękuję Ci, że Ty ożywiasz wypowiedziane słowo. I że ono wchodzi do ducha ludzi, ono wykonuje teraz pracę. Duchu Święty, my nakładamy krew Jezusa na umysły ludzi i ogłaszamy, że nikt niczego nie straci z tego, co było powiedziane. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że zawsze nas wysłuchujesz. Amen. Amen.